Witam serdecznie. Dzisiaj do naszej sieci sprzedażowej Papis trafiła ładna A-klasa A180D. Będzie do obejrzenia w naszej sieci sprzedażowej w Katowicach, w oddziale w Katowicach. Auto z silnikiem 1.5 diesel o mocy 116 koni mechanicznych, 2020 rok, o niewielkim przebiegu, bo 97 tysięcy km, w pełni serwisowany w ASO. Oczywiście jest to polska salonówka, wersja Style, czyli 2020 rok, 1.5 diesel, 116 koni mechanicznych, wersji Style, w ładnym złotym metaliku, do tego lampy LED High Performers, ładne stopy dwukolorowych aluminiowych felg, czujniki parkowania z przodu i z tyłu. Auto wygląda na duże, obszerne i komfortowe, bo takie też jest. Myślę, że kompakty Mercedesa mają wiele do zaoferowania, mają dużo miejsca w środku, jak i całkiem spory bagażnik. Tutaj zestaw naprawczy, czujniki parkowania z tyłu. No i tak jak już wspominałem, myślę, że miejsca jest tutaj całkiem sporo przy zupełnie odsuniętym tylnym fotelu. Jeżeli ten fotel przesuniemy troszkę do przodu, w takiej normalnej wersji, myślę, że każdy z tyłu się tu zmieści. Przesuńmy go bardziej w kierunku pasażera jadącego z przodu. Tutaj z takich jeszcze fajnych rzeczy, listwa Mercedesa nieruszona, jeszcze folia nawet nie ściągnięta. Zawsze przyjemny akcent, można ściągnąć i zacząć użytkowanie od zera tej listwy. Mamy wersję ładnie wykończoną karbonem wewnętrznym i przejdźmy teraz do środka i zobaczmy, co ma do zaprezentowania nasza wersja Style z 2020 roku. Auto jest ładnie wyposażone, duży multimedialny ekran, 7-stopniowy automat plus łopatkowa możliwość zmiany biegów. System nam się w tej chwili cały uruchamia. Mamy do dyspozycji grzane fotele kierowcy, również grzane fotele pasażera. I przejdźmy do całości wyposażenia. Auto ma multifunkcyjną kierownicę. Możliwości jest tutaj sporo. Możemy z ekranu tego przed kierowcą praktycznie skorzystać ze wszystkich udogodnień i przejrzeć całe menu. Możemy tutaj spojrzeć na asysty. Jeżeli chodzi o asysty, to mamy do dyspozycji właśnie różnego rodzaju wyświetlenia. Mamy aktywny tempomat z limiterem prędkości. Wyświetlanie właśnie jest tutaj wtedy w taki sposób i możemy sobie ułożyć albo ustawić odległość poprzedzających nas pojazdów, czyli tempomat będzie w zależności od naszych potrzeb właśnie funkcjonował w taki sposób. Wróćmy, a na powrocie mamy poza asystami, o których jeszcze sobie powiemy, wejście i połączenie z telefonem, nawigacja, ustawienie podróży, czyli spalanie, wyświetlenie odcinków, zasięg i możliwość nauki ekonomicznej jazdy. Radio, wszystkie nośniki, style i widoki, czyli możemy sobie tutaj zmieniać na sportowy. Właśnie tak wygląda. Możemy sobie w różny sposób układać tutaj widoki deski rozdzielczej. No, właśnie tak to wygląda. Teraz przejdźmy tutaj na lewą stronę. Po lewej stronie możemy sobie ułożyć w różnoraki sposób zegary. Ten multimedialny sprzęt właśnie na to tutaj pozwala. Jak i druga strona, możemy zamienić
mieć nawigację, wszystkie dane zużycia, bądź obrotomierz. I tak samo po stronie lewej możemy sobie ustawić na zegarze bądź prędkościomierzu, jak nam wygodnie. Przejdźmy do prawej strony, czyli do ekranu głównego. Ekran główny ma praktycznie takie same informacje jak ekran przed kierowcą, jak część ekranu znajdującego się przed kierowcą. No i tutaj, jeżeli chodzi o podział, to mamy w szybkim dostępie ESP, mamy też aktywację pasa ruchu, czyli Line Assist, do tego ochrona przed holowaniem, Parktronic i zabezpieczenie wnętrza. Przejdźmy do Assist. W asystach mamy asystę parkowania, tak właśnie sformułowaną, ogranicznik prędkości, o którym już wspominałem, aktywny asystent pasa ruchu, asystent hamowania, czyli w stosunku do poprzedzających nas pojazdów będziemy dostawali informację, że zbliżamy się zbyt szybko, aż do automatycznego hamowania wykonywanego przez nasz pojazd. Attention Assist, czyli asysta zmęczenia. I tu też możemy sobie ustawić w ramach czułości standardów, jak będzie nam wygodnie tym zarządzać. Przejdźmy do samego pojazdu, a w pojeździe mamy takie ustawienia Dynamic Select, czyli tryby jazdy. I w trybach jazdy możemy zrobić konfigurację indywidualną, albo możemy przejść na ekologiczny, komfortowy, sportowy i wcześniej wspomniany indywidualny. To w trybach jazdy Dynamic Select, ustawienie świateł, świateł wewnętrznych, zewnętrznych, powitania nas. No i tutaj już jest sam system, czyli znowu mamy elementy, style i widoki, czyli ustawienie widoków na ekranach, Wi-Fi z Bluetoothem. Także wszystkie tutaj funkcje są. Auto jest naprawdę bogato wyposażone, ładnie skonfigurowane. Możemy przejść do na przykład klasycznego. Klasycznie wygląda w ten sposób. Także sądzę, że auto jest naprawdę bardzo bogato wyposażone. Do tego mamy jeszcze kamery, bo mamy kamerę cofania i tutaj mamy układ tych kamer, w jaki sposób one wyglądają i jaki jest rzut szerokokątności tej kamery. Także myślę, że jeżeli chodzi o tą kwestię kamer, to mamy tutaj duże pole do popisu właśnie w taki sposób. Mamy również preinstalację Mercedesa Benz Link, tak się ładnie nazywa ta funkcja. Dotyczy łączenia się z funkcją telefonów komórkowych. Funkcja głosowa, jak zawsze w Mercedesie. Hej Mercedes! Hej Mercedes! A, bo mamy wyciszony głos. O, hej Słucham. Także funkcja Hej Mercedes działa poprawnie, po prostu był wyciszony głos. Także mamy Hej Mercedes. Możesz nawiązać połączenie z rozmówcą, wypowiadając nazwę kontaktu. Właśnie do tego mówiliśmy o połączeniach telefonu i system nam tutaj szczytał tą funkcję. Także funkcja Hej Mercedes jak najbardziej. Ktoś lubi zarządzać głosowo, wewnętrznie funkcjami pojazdu, to jest tutaj pole do popisu. Funkcja radia, nawigacja, w taki sposób skonfigurowana, myślę super graficznie, bardzo ładnie to wygląda. Także myślę, że całe auto
jest naprawdę bardzo ciekawym egzemplarzem, dlatego mamy tutaj do dyspozycji dwustefowy klimatronik ze wszystkimi funkcjami. Także możemy tutaj te wszystkie funkcje sobie na szybko, ręcznie ogarniać, nie korzystając z ekranów głównych. Także myślę, że auto jest naprawdę bardzo fajnie zbudowane, fajnie skonfigurowane. Ma bardzo dużo możliwości. Także myślę, że kolejny nabywca będzie bardzo zadowolony z takiego rozwiązania. Jest to samochód bardzo ekonomiczny, do tego w pełni serwisowany, a ostatni serwis wykonany był oczywiście u nas, w naszym serwisie, gdzie wykonaliśmy wymianę oleju wraz z filtrami. Także kolejny przegląd dopiero na 113 tysięcy km, a auto na dzień dzisiejszy ma 98 tysięcy km. Także zapraszam serdecznie do przyjrzenia się naszemu nowemu Mercedesowi. Myślę, że należy spojrzeć, w jaki sposób przedstawiamy te samochody, w jakim są ładnych stanach technicznych. Wszystko jest oczywiście dostępne na papis.pl, także zawsze odnoszę się do naszej strony internetowej, tam będzie szczegółowy opis tego auta wraz ze zdjęciami i oczywiście plus zdjęcia serwisów, które były wcześniej wykonywane w Asu Mercedes. Także zapraszam serdecznie do kolejnych YouTube'ów, kolejnych odsłon. Na razie, cześć!